Przyszedł mi taki pomysł na filmik, myślę, że krótki, nad ranem, kiedy się przebudzałam, na temat rozszerzenia i kurczenia się, jak się to ma do naszego życia, że właściwie mamy do wyboru tylko te dwie opcje, albo się rozszerzać, właśnie tak analogicznie do rozszerzającego się wszechświata, albo się kurczyć, czyli się zamykać jakby w sobie. I tutaj to jest jakby śmierć. Tak jak to pierwsze to jest życie, to drugie to jest śmierć, to kurczenie się. I jak to odnieść do życia? Kiedy jesteśmy w rozszerzeniu, to jesteśmy w tym otwarciu, jesteśmy w przepływie, dajemy to, co płynie przez nas, ale i otrzymujemy to, co płynie do nas. Jesteśmy w otwartości, w takim ogromnym zaufaniu. Tam jest wiara w siebie. Tam jest odwaga, tam jest moc, że wszystko jest możliwe, ta świadomość przede wszystkim. Tam jest otwartość na przygody, na, no właśnie na tą świadomość tego, że po prostu wszystko jest możliwe, stajesz się tą świadomością. Tam, w tej przestrzeni, kiedy to płynie, to wiesz, że to jest, czujesz po prostu tą obfitość i pozwalasz temu przepływać, czyli też nie chwytasz się, kurczowo, nie przytrzymujesz, bo wiesz, że to jest, że to będzie. A z kolei w tym skurczu, czyli w kierowaniu się ku śmierci, my się zamykamy. Zamykamy się w lęku, w obawach. Jesteśmy przyklejeni. Raczej przyklejamy się po prostu do przekonań, że nic jest możliwe, że się nie uda, wszystkich negatywnych wierzeń, w obawach. Przede wszystkim w niewierze w siebie, bo tutaj jest klucz. Niewiara w siebie i w źródło, które nas kocha i wspiera, to jest podstawa tego skurczu. Tak jak w odwrotności tego, czyli w otwarciu, podstawą jest wiara w siebie i wiara po prostu w tą moc, która płynie przez nas i nas zawsze wspiera, że wszystko jest możliwe. Więc albo idziemy do życia, albo idziemy do śmierci powolnej bądź szybszej. No i tak mi się to pokazało, że są po prostu te dwie drogi. Ale co jest bardzo ciekawe, bo miałam o tym taki sen, taki bardziej czuciowy sen. Od paru nocy właściwie mam. Wraca pamięć właśnie tego mojego głębokiego otwarcia. Że to jest w nas, tylko po prostu to potrafi być przesłonięte myślami, które nas właśnie zamykają. I tak, gdybym miała to podsumować, to podstawową rzeczą jest to, że w tej naszej prawdziwej naturze, tej boskiej świętości, my jesteśmy istotami po prostu, które mogą i które mają głęboko w siebie wierzyć i głęboko wierzyć w to, że będą zaopiekowane. I to jest coś takiego, że kiedy w swoim sercu na przykład rodzi się jakiś pomysł, jakaś idea, jakieś marzenie. Idziesz za tym. Po prostu za tym idziesz. Po prostu otwierasz się na to. I tak jak wiele razy już mówiłam, to nie możliwości tworzą decyzje, tylko decyzja tworzy możliwości. Czyli kiedy my się decydujemy, tak jakby w zgodzie z tym sercem, okej, czego chcesz doświadczać? Podejmujesz w sobie tą decyzję, masz ten obraz w sobie i jakby wiesz to się w tobie zadziewa, to wtedy idziesz po to, w sensie takim, że to zaufanie, to głębokie zaufanie, ja nie wiem, jak to do końca określić, to jest coś takie, to jest takie uczucie, że cię to po prostu niesie, nawet nie myślisz o tym, masz takie zaufanie, że
Życie cię po prostu niesie w dobre miejsce, ale jednocześnie w międzyczasie pojawia się w twoim sercu, pojawiają się właśnie w twoim sercu odpowiedzi na pytanie, czego chcesz doświadczać, czyli naprawdę konkretny obraz tego, co chcesz, czego chcesz. I to tak fajnie współgra z tym niesieniem cię przez życie. W odpowiednie miejsca, do odpowiednich ludzi i doświadcza po prostu tej obfitości, tej synchronizacji, że przychodzi do ciebie to, co ma przyjść i ufasz w odpowiednim momencie, tyle, ile trzeba. I to się po prostu dzieje. Spełnia się to, co powiedziałeś. To jest też, to tak rozumiem, jako bycie właśnie tym stwórcą. I nigdy nie zapomnę tego pytania, które pojawiło się właśnie wtedy w moim sercu, a raczej nie w sercu, w umyśle, ale przyszło w modlitwie. Kiedy właśnie przywoływałam w sercu obraz tej energii Chrystusowej, pytanie do mnie, czego chcesz doświadczyć? Po prostu pokieruj gdzieś energię, o, tak to przyszło. Jeszcze kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć teraz, to, że czasami my potrzebujemy czasu, żeby zdecydować. I myślę sobie o tym, że to też są takie cykle natury. To jest zupełnie naturalne, że kiedy pojawia się w naszym sercu taka klarowna myśl, znaczy bardziej czucie, które przybiera postać jakiejś konkretnej myśli, to my wtedy wiemy, co to jest. Kiedy zostanie to zrealizowane, a potem no, w naszym życiu dzieją się różne rzeczy, więc dajmy na to, coś się tam wykruszy, coś się zmieni, zmieniamy się my, zmienia się nasza percepcja, zmieniają się okoliczności i w naszym życiu jakby rodzą się nowe pragnienia, rodzą się nowe wizje. Czyli te nowe odpowiedzi na pytanie, czego chcesz doświadczyć. I żeby ta odpowiedź mogła się znowu narodzić, skrystalizować, żebyśmy mogli tę energię znów pokierować, to potrzebny jest czas. Zupełnie tak jak w przyrodzie, że potrzebna jest czasem ta zima, gdzie nic nie kwitnie, żeby to się mogło przygotować, dopełnić, dojrzeć, tak jakby do możliwości tego rozkwitu, przygotować się, żeby mogło zacząć wzrastać z powrotem. I tak samo jest z nami, z naszymi marzeniami, ideami, że czasami ta zima jest po prostu potrzebna. I właśnie w tym świecie, który jest taki, ten świat umysłu, który nie szanuje tych praw serca, praw uczuć, praw natury w nas, często my siebie popędzamy albo dajemy się popędzać innym, co tak naprawdę jest odbiciem tego, co sami sobie robimy, oczywiście, w podejmowaniu tych decyzji, że no jak to nie wiesz, czego chcesz, rób coś, ale my nie szanujemy tego, że czasami jest czas na to, żeby czegoś nie robić. I to tak naprawdę jest tym pustym polem, które przygotowuje nas dopiero do zasiewu. Kiedy my będziemy gotowi, bo dojrzeje w nas to nasionko prawdy, czego chcemy doświadczać, kim chcemy być, kim jesteśmy w tej chwili naszego życia i co chcemy kreować. To jest piękne prawo i myślę, że warto, mówię też to do siebie oczywiście, nauczyć się naprawdę tego szacunku do tego. Myślę, że ostatni czas przygotowywał mnie do tego i dał mi takie właśnie zrozumienie tego, że warto nauczyć się do siebie tej cierpliwości. Bo czasami na pewno nasionka trzeba poczekać. Także tyle na dzisiaj. Wstaję.